Witam serdecznie trenera Rutkowskiego. Witam serdecznie. Przyjechaliście przed momentem, jak podróż? No, w porządku. Słuchaj, dwie drużyny zakwaterowały się gdzie indziej, w hotelu u Grubego. Mogę zapytać, dlaczego wybrałeś hotel, a nie Bursę? Dlaczego? Ja uważam, że to jest finał z Polski, że warunki powinny być tak samo godne tego. Ale w Bursie nie ma najgorzej, może się chciałeś wyciszyć. Drużyny wyciszy spokojnie, bo to wiadomo, na takich finałach chłopcy sobie się spotykają na korytarzu, rozrabiają. Jak powiedziałeś mi, że tylko my śpimy jeszcze jeden zespół, to się ucieszyłem właśnie, że będzie spokój, nie będzie takich rozmów, biegania, tak było rok temu w Polsce. A co zrobisz, jak będzie korek, bo 10 km musisz jechać i nie zdążysz przyjechać na mecz? Zawsze wyjedziemy dużo wcześniej, także nie będzie problemu. Ewentualnie poczekasz, przyjechałeś na najlepszym składem, albo są jakieś choroby czy kontuzje? Igor Drap za mnie przyjechał, bo zachorował. Już od dawna jest kontuzjowany Maciek Markowicz, także to co mogliśmy, to mam najlepsze. UKK już tych mistrzostw trochę ma, U14 chyba dwa albo trzy, teraz nie pamiętam. Na pewno rocznik twojego brata. 98, 97, 93, 94, czy nie? Chyba tak, ale do czego zmierzam? Ja pamiętam, bo jeżdżę z UKK od samego początku. Byłem pierwsze moje mistrzostwo 14, to był rocznik 93. Wtedy to zrobił mistrzostwo Brzeliński. Tam były wysokie, jak się nazywa? Niedźwiecki. Ale tutaj i potem zawsze mieliście jakieś wypożyczenia. Tutaj masz skład, z tego co ja wiem i co rozmawiałem z tobą, tylko masz jednego chłopaka z Brzegu, który już u was ponad rok gra. No nawet nie, bo to już a tak jest... wszystko chłopcy z UKK. To już są dwa lata u nas. Dwa lata gra, czyli można powiedzieć, że praktycznie wszystko wychowankowie. Można tak powiedzieć. I ilu przywiozłeś zawodników? 14. Jak uważasz, że to nie jest troszkę za późno te finały w połowie czerwca? Tak, za późno, bo teraz patrzę nawet po naszych chłopcach, widzę, że albo oni tak bardzo czekają na mecze, ale gdzieś tam trochę jednak idziemy w dół. Także myślę, że jest za późno, a biorąc pod uwagę, jak pamiętam, 98 rok w Koszalinie to się skończyło. Przełom maja, czerwca, wydaje mi się, to było wcześniej, że to jest optymalne. Teraz to... No co zrobić, trzeba grać. To chyba największy sukces to w tym roku zdobycie z kadrą województwa srebra. Niewiele ci do złota zabrakło. Tam się miałeś duże pretensje do stref. Tu też mogą drużyny dać grać strefą, sędziowie może nie wiem widać. Chyba się jakieś wnioski wyciągniesz z OM-u. Przyzwyczaiłem się, tak naprawdę. To jest sprawa trenera. Jeśli on tak chce grać i ty sposób zrobić wynik, to jest jego sprawa. Ja chcę grać koszykówkę, nie chcę robić krzywdy chłopakom. Mają odcinać, napierać na piłkę. A ktoś chce grać w taki sposób, to jest jego sprawa. Wszystkie kategorie wiekowe z UKK w finale, bo i U20, srebro, U18 już trochę gorzej. No i tak nie tak dawno byłem u was na finałach U16, piąte miejsce. No i teraz może wszyscy liczą na ciebie, że jedyna flaga z tej kategorii będzie z U14. No tak, ostatnia nadzieja. Przyjechaliśmy z założeniem tak, żeby wygrać każdy kolejny mecz. Cel wynikowy, jaki założyłem, to była 8, zostało zrealizowane, ale wiadomo, apetyt się w miarę jedzenia. Na pewno będziemy walczyć, nie przyjechaliśmy tutaj do tego miejsca. A myślisz, że grupa pierwsza jest mocniejsza od grupy drugiej? Masz słup, mistrzostw szkół podstawowych, masz gospodarzy, do tego jeszcze dochodzi drużyna, która może zaskoczyć Nozym. Nie Lublin, bo Lublin jest tamtych Kraków. Korona Kraków, która bardzo fajnie zagrała na półfinałach. To są... Ja się pomyliłem, słuchaj, ty masz Korona Kraków jest zakwaterowana u Grubego. Korona Kraków. Z Korona, razem jesteście w grupie, razem mieszkacie. To są finały, to jest 8 mocnych wyznanych ekip, także już słabo jest połknie. A czy która jest grupa mocniejsza? Ciężko powiedzieć. Ja już wybiegam w przyszłość i mam taki pomysł, że w kwietniu, jak WKK na tym pięknym obiekcie Sport Center będzie organizowało U14, to zaprosimy wszystkich finalistów i zrobimy takiego pycha. Jestem za. Dołożymy jeszcze jakiś z rankingu półfinalistów. Dobra, jestem za. Na przykład Kościan. Zapraszamy.
trefla, którego tu nie ma, mocne drużyny. Bardzo, nie? Tak. No, damy im dziką kartę. Dziką kartę, tak. Jak wykupią. Pozdrawiamy.